Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Zapraszam na nasze spotkanie z Giełdą Papieru Wartościowych w Warszawie. Dzisiaj powiemy o tym, co się dzieje z polskim złotym i jak mocno może stracić, czy to jest w ogóle nowy trend na polskim złotym. Powiemy także o debiucie żabki, który raczej nie jest udany. Co więcej, wskażemy także na spółkę, która może być bardzo dobrą spółką dywidendową na 2024 rok, ale za 2024 rok, ale także o spółkach typowo technicznych, które warto rozważyć w swoich inwestycjach. Zapraszam serdecznie, pamiętajcie, aby dać kciuka w górę i subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Polski złoty, tak jak widać, na, w wykresie mocno tanieje w ostatnim czasie. Potaniał już o prawie 5% od dołka od poziomu 4 czy 3,80. No i niestety w ostatnim czasie potwierdził zmianę trendu, bo pisałem o tym chociażby na swoim Twitterze. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, możesz mnie znaleźć na Marcin, jako Marcin Tuszkiewicz na Twitterze na platformie X i tam followować. Wrzucam co jakiś czas, nie za często, ale jakieś fajne okazje w dłuższym terminie. Wskazywałem tam właśnie, że wybicie poziomu 391 jest wskazówką, że następuje załamanie trendu. Zostało to potwierdzone, bo mamy teraz wybicie jeszcze wyżej, więc dołek, który tutaj widać na wykresach jest kluczowy, czyli poziom 390. No i tym samym należy traktować tę barierę jako wsparcie przy zachowaniu trendu, dla zachowania trendu wzrostowego. Kolejny poziom 405 jest aktualnie kolejnym poziomem. Kolejnym poziomem oporu, a następnie bariera na poziomie 4.15. Wybicie powyżej. 4,05 otworzy drogę do 4,15. Niestety polskie złoty tanieje nie tylko względem dolara, tanieje także względem euro czy względem franka, ale także względem funta. I na funcie do polskiego złotego obserwujemy potwierdzenie wybicia z konsolidacji. W zakresie między poziomem 4,96 a poziomem 5,15 rynek się konsolidował bardzo długo, bo ponad rok czy około roku teraz następuje wybicie, co otwiera drogę do zamknięcia luki wyborczej do 5,24. Ale także wskazuje, że to jest kolejne dno, które rynek ukształtował jako wsparcie, bo zauważcie, że w 2008 roku na poziomie 4.10, później mieliśmy 4.60, a teraz 4.96. Podobnie to wygląda też na innych walutach, więc polski złoty być może skończył kolejną falę akumulacji przed kolejnym ruchem. Wzrostowy, znaczy polski złoty dystrybucji, bo mówimy o funcie do polskiego złotego, i tak samo inne waluty w, tym, w tej parze. Jeżeli kursy rosną, to znaczy, że polski złoty tanieje. Co więcej, mamy dzisiaj decyzję Europejskiego Banku Centralnego na temat stóp procentowych, co będzie stymulowało dalsze działania na euro, do dolara na przykład. A korelacja między euro-dolarem a polskim złotym do dolara jest bardzo, bardzo wysoka. Tutaj widać, że tak naprawdę szczyty i dołki są robione dokładnie w tych samych momentach, stąd też dołek w okolicach końcówki września pokrywał się właśnie z dołkiem na eurodolarze, ze szczytem na eurodolarze, bo kursy są odwróconą korelacją. I teraz zobaczymy, co się wydarzy po, euro, po, po decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli będzie większo, większe luzowanie, czy jakby EBC obniży stopę procentową o większą wartość, dodatkowo może będzie gołębie, bo będzie chciał ratować europejską gospodarkę przed wpadaniem w coraz głębsze problemy, no to wtedy euro może tanieć i to tym samym będzie wspierało cały czas scenariusz wzrostowy na kursach dolara do polskiego złotego, euro do polskiego złotego, funta i franka. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że zarabiamy w euro, wydajemy w dolarach. Tak wygląda polska gospodarka, więc kiedy dolar drożeje, to u nas jest po prostu drożej. No i niestety to ma wpływ na także kurs walutowy. Taką rzeczą, na którą koniecznie trzeba zwracać uwagę w kontekście długoterminowego zachowania kursu polskiego złotego, to jest zadłużenie w walutach obcych naszego państwa. Niestety jest ryzyko, że będzie ono rosło w ślad za załataniem dziury budżetowej zaplanowanej na 2025 rok. Więc jeżeli emisje pożyczkowe czy, czy potrzeby pożyczkowe emisje obligacji będą zaspokajane długiem w walucie obcej, czyli na przykład w dolarze, najczęściej w dolarze, to niestety będziemy bardziej podatni. Jeszcze jakby to było w euro, to można powiedzieć, że jest trochę półbiedy, biedy, bo zarabiamy w euro jako państwo, natomiast w dolarze niestety nie. I będziemy podatni na kursy walutowe właśnie na mocne wahania kursów walutowych. Dlatego zwracamy na to uwagę. O tym się dowiemy dopiero w przyszłych kwartałach, ale już teraz inwestorzy mogą to niestety wyceniać. Innym czynnikiem są wybory w Stanach Zjednoczonych, które już podnoszą. Niepewność na giełdach, czego na razie jeszcze nie widać na giełdzie zachodniej, bo Nasdaq na przykład wybija ważny opór i obronił na razie trend. Podobnie na SP 500 również wsparcie główne zostało obronione. Nadał Jonesie, już jesteśmy blisko historycznych szczytów po raz kolejny, a DAX praktycznie na nich jest. Więc dzisiejsza sesja amerykańska po decyzji EBC o 14.15 będzie bardzo interesująca. I na koniec, jeszcze z takich rynków zagranicznych, zanim przejdziemy do żabki, do polskich aktywów, warto zwrócić uwagę na Miedź, która próbuje wybijać poziom 9480 dolarów. Na razie jest to obronione. Co więcej, dzięki temu, że to wybicie nastąpiło, mamy możliwość ustawienia sobie alarmu na poziomie, na poziomie 9. 1640, i jeżeli rynek to wybija, to będzie to sygnał do powrotu do trendu wzrostowego i być może zaatakowania poziomów wyższych niż 11 000 dolarów za tonę. A o tym, jakie te metody wykorzystuję, jak szukam tych punktów kluczowych, będę miał okazję. Wam powiedzieć podczas konferencji XTB Masterclass, na którą zostałem zaproszony przez XTB, będę miał, okazję, będę miał okazję poprowadzić kilka spotkań. Już w pierwszym dniu, poświęconym dla osób bardziej początkujących, będę miał dwa panele po, e, mówiące o oszczędzaniu i inwestowaniu i początkach inwestycji. Ale drugiego dnia, gdzie będziemy już trochę bardziej konkretni, e, jeżeli chodzi o szukanie okazji. Będę miał okazję poprowadzić dla Was spotkanie na temat ponad stuletnich zasad giełdowych w, w praktyce, gdzie powiem w jaki sposób szukać okazji i być zawsze po dobrej stronie rynku, czyli nie walczyć z trendem, tylko właśnie ten trend wykorzystywać, no i być na takim rynku, jak tutaj na tym polskim złotem, jak najszybciej, żeby nie trawić tego czasu, który niestety jest cenny. Więc gorąco Was zapraszam, link znajdziecie w opisie. Poza mną jest bardzo dużo ciekawych wykładów, Dwie, dwa dni prelekcji, 15 i 14 listopada, zapraszam serdecznie. A teraz przechodząc do tego, co dzieje się na rynkach, w pierwszej kolejności spółka dywidendowa. No tutaj e, chciałbym Wam powiedzieć dwa słowa o City Handlowym, który zrobił dość ładną korektę od szczytów. Korekta, która była przeze mnie spodziewana, ponieważ ja w lutym 2024 roku wskazywałem na to, że banki będą miały przed sobą trochę gorszy okres, przede wszystkim związany z problemami, nazwijmy to, z pozyskiwaniem nowych klientów. Wysokie stopy procentowe ograniczyły sprzedaż e, kredytów. Była oczywiście myśl o tym, że będzie kredyt 0%. Ale ten temat ostatecznie upadł. Natomiast kolejnym elementem, na który ING bardzo mocno zwraca uwagę, to były aspekty kredytów. Firmowych, które niestety też były nisko. No i to był powód, dla którego uważałem, że banki będą w korekcie przez 2024 rok. To się zrealizowało, tutaj te argumentacje już mamy za nami. Natomiast teraz zwracamy uwagę na to, dokąd może City Handlowy dojść. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o skupie akcji własnych, tylko tutaj tłumaczę, że to, są, to jest skup, który ma na celu Wsparcie menadżerów, po prostu jest program motywacyjny, więc to nie jest tak, że City Handlowy skupuje swoje akcje w celu umorzenia, ale korekta z poziomu 120 do 90, czyli około tam 20-30% jest o tyle ciekawa. Że daje nam kurs w okolicach 10% stopy dywidendy w przyszłości. Już tłumaczę dlaczego. Do tej pory City Handlowy wypłacał dywidendę od 1997 roku, systematycznie starając się podnosić, co oczywiście było zależne od warunków rynkowych. Zdarzały się super dywidendy, jak i mniejsze. W ostatnim roku właśnie była taka super dywidenda 11,15 zł. Poprzednio było to 9 zł. No i teraz spółce nie udało się wypłacić dywidendy Zaledwie dwa razy w tym okresie, w dwa, za 2008 rok i za 2019. No bo to były te najgorsze momenty w ostatnich 20 latach. Ale patrząc na wyniki spółki, jeżeli popatrzymy na dwa bieżące kwartały i jednocześnie na dwa poprzednie kwartały, czyli zrobimy takie 12, 12 miesięcy kroczących, to spółce zapowiada się wynik na poziomie 1,9 mld złotego. Nawet jeżeli byłby to wynik na poziomie 1,5 mld złotego, czyli tak jak było. Wcześniej, rok wcześniej, nie ten ostatni fenomenalny, tylko wcześniej, to spółka będzie w stanie wypłacić znowu około 9 zł dywidendy. To myślę, że będzie rozgrywane. Myślę, że rynek zadowoli się też trochę niższą stopą dywidendy. Natomiast sam fakt jej wypłacenia jest praktycznie pewny. Ograniczyć to może tylko i wyłącznie KNF, ale nie wiem dlaczego miałby to zrobić. Sam zarząd wskazuje na to, że jego intencją jest wypłacanie cały czas wysokich dywidend, nawet do 100% tutaj zysku. Ostatnio KNF ograniczył do 75, więc cały czas ten potencjał jest. Więc w tym przypadku wydaje się, że dywidenda jest pewna. Kwestia jest jej wysokości. Wyniki za trzeci kwartał już dadzą taką naprawdę solidną podstawę pod wycenę tego, jaka ta dywidenda będzie. Ja na chwilę obecną zakładam, że będzie oscylowała w okolicach 9 zł. Jeżeli tak by było, to te 9 zł dziś dawałoby stopę dywidendy na poziomie około 10%. Znajdźcie mi lokatę, która da wam w rok. 9%. Oczywiście jest ryzyko tego, że kurs spadnie i tym samym stracicie na zmianie ceny, więc takie ryzyko niestety istnieje, ale akurat City Handlowy to jest jeden z tych banków, który radzi sobie nadzwyczaj systematycznie dobrze, jak popatrzycie na wykres tygodniowy, to od momentu, kiedy banki, no tutaj miały ten duży problem, to zobaczcie, że samych dywidend po prostu zarabialiśmy, tak, to była ta podstawowa wartość z banków i od COVID-u nastąpiła zupełna zmiana, ponieważ co? Zmieniły się stopy procentowe. Na dodatek Dodatnie. I teraz, czy uważacie, że Bank Centralny Polski doprowadzi do obniżki do zerowych stóp procentowych? Ja myślę, że jest to bardzo mało prawdopodobne. Przy takiej inflacji, którą mamy i którą myślę, że można oczekiwać, najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że one zostaną obniżone, ale jednocześnie nie zostaną e, obniżone do zera, czyli będziemy mieli cały czas dodatnie stopy procentowe w okolicach 3% procent, 2,5% myślę, że minimum. Tak na razie zakładam, zobaczymy jak to się w rzeczywistości później będzie układało w zależności od inflacji. Natomiast biorąc pod uwagę przyszłoroczną dywidendę, jesteśmy w miejscu, w którym city handlowy zdaje się być ciekawy. Patrząc długoterminowo, wsparcia są niżej. Natomiast jeżeli chodzi o ostatni impuls, na który miał miejsce na spółce, czyli tutaj od 25 września, a on się zaczął 8 maja w zeszłego roku, to jesteśmy dokładnie na punkcie... Point of control, market volume profile, czyli punkcie kontroli. Ten poziom jest o tyle ciekawy, że rynek często wraca właśnie do tych barier. One, są, one bazują na wolumenie i bronią tych poziomów. Tutaj też mamy strefę popytu Skłabera, więc też bardzo ładnie obroniona. Więc miejsce wsparcia, bardzo ciekawe. Dywidenda przyszłoroczna daje szansę na to, żeby zarobić na niej 10%. No i cały czas, jeżeli stopy procentowe będą wysokie, a gospodarka polska nie wpadnie w kryzys, to jest duża szansa, że City Handlowy także i w kolejnych latach będzie wypłacał dywidendy. Czy to jest spółka na zawsze? Nie, żadna spółka nie jest na zawsze. Należy obserwować i analizować sytuację na bieżąco, co my też staramy się Wam w że zawsze robić. Wysyłamy też do Was, do Was ciekawe sytuacje i scenariusze inwestycyjne na spółkach polskich i amerykańskich. W tegoroczne dają ponad 39% stopy zwrotu m, tylko w tym roku. I to stopy zwrotu nie z sumowanych zysków z tych spółek, tylko tak, jakbyście je dodawali do portfela, zawsze ograniczając ryzyka do maksymalnie 1% swojego portfela, więc bardzo ostrożnie. Natomiast porównując to do wyników tego, co się działo na indeksach, no to jesteśmy o praktycznie 39 punktów procentowych wyżej od rynku. Więc serdecznie zapraszam także do Squabera, żeby śledzić te informacje. Tam też na pewno jeżeli technicznie będzie ciekawy układ, będziemy dawać o tym znać, yy, będziemy dawać znać. Natomiast ciekawie, technicznie wygląda ten Square Games. Spółka teraz testuje i próbuje, praktycznie zamknęła lukę wzrostową wywołaną wynikami. To się często zdarza, nie jest to nic nadzwyczajnego. To co jest ciekawe, to to oddawaliśmy wam znać w komentarzach, że wybicie linii trendu byłoby wskazówką, że coś się dzieje pozytywnego. To się wydarzyło, rynek wybił, teraz się cofnął. I co więcej, nie zachęcam do kupowania spadających noży, ale jeżeli rynek by wybił powyżej 92,60, czyli powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, byłby to sygnał ze strategii multi-moving averages, coś bardzo podobnego, co tutaj miało miejsce czyli wybijamy średnie, tak jak tutaj, retestujemy je od drugiej strony i ponowne wybicie krótkoterminowej średniej daje sygnał wzrostowy. Więc wtedy, kiedy rynek by wybił powyżej 92,60, stop loss znajduje się poniżej minimum no i szukamy nowej fali wzrostowej, a celem bardzo ciekawym jest przedział między 103 a 105 zł, gdzie mamy lukę niezamkniętą. To może być ciekawe miejsce. Czy to jest super okazja? To oczywiście się okaże... Później, ale warto śledzić, bo nigdy nie wiemy, który z sygnałów jest tą najlepszą okazją. Tutaj to wygląda bardzo ładnie, tylko warunkiem koniecznym jest wybicie powyżej 92,50. Drożający dolar pomaga ten Square Games. Pamiętajmy o tym. Tutaj też chciałem powiedzieć o ASECO Poland dlatego że ASECO Poland zmierza w kierunku wybicia tutaj 90 zł, Byłaby, byłoby to potwierdzenie trendu wzrostowego i otwarcia drogi na nowe szczyty, bo to był szczyt z 2007 roku, który był testowany w 23. Poland cały czas radzi sobie całkiem dobrze. Tutaj też był właśnie sygnał dokładnie ze strategii Multi Moving Averages. Mówiliśmy sobie o tym na podsumowaniach sesji, także był komentarz. Tutaj akurat nie był to scenariusz, więc ten scenariusz to, to nie weszło jakby w jakby które pokazywaliśmy, tutaj wskazywaliśmy Wam na potencjał, gdzie należałoby ewentualnie szukać okazji do dołączenia do ruchu wzrostowego. No to się ostatecznie tutaj fajnie rozwinęło, ale nie było konkretnego scenariusza, a scenariusze u nas wyglądają w taki sposób, że jak sobie wejdziecie, tutaj macie na przykład sygnał i scenariusz na ten Square Games, o którym Wam powiedziałem, że macie konkretnie napisane, czego się spodziewać, do jakiego poziomu i yy, co dalej, tak? Więc to są rzeczy yy, bardzo konkretnie przez nas opisane, więc zachęcam do takich, do takiego śledzenia. W każdym razie Asseco Poland, kiedy wybije nowy szczyt, no, może otworzyć sobie znowu drogę dalej, a pamiętajmy, że cały czas też wypłaca dywidendy. Kolejną spółką, taką bardzo, bardzo kontrowersyjną bym powiedział, jest Amika. Dawno nie mówiłem o tej spółce z takiej perspektywy, że może to jakaś okazja się nawinie. Natomiast ciekawie zaczęto, zaczęło wyglądać na wykresie, jak się kurs zachował, gdzie ta świeca z 1 października, zobaczcie, to jest tak zwany outside bar, czyli świeca, która stworzyła nowy zakres wahań. I rynek się w niej zatrzymał na długi czas. Przez dwa tygodnie staliśmy w miejscu wewnątrz tego outside bara. Teraz, dzisiaj, cena wybiła powyżej. To jest sygnał kupna ze stop lossem poniżej dolnego ograniczenia całego, całej struktury, właśnie outside barowej. Jest to krótkoterminowy sygnał, ale od czego i zawsze zaczynają się także długoterminowe trendy. Czy coś może stać za podstawą pod wzrosty AMIKI? No powiedziałbym, że na razie ciężko, bo trudno powiedzieć, żeby nagle rynek ożywał, jeżeli chodzi o zakup AGD i RTV ale może inwestorzy wyceniają już to, że będą obniżki procentowych, że może faktycznie będzie kolejna okazja do tego, żeby zyski Amiki rosły. W każdym razie na razie to wygląda dobrze. Powinniśmy wybijać poziom 60 zł, tak zakładam, a sygnałem do długoterminowego wzrostu, czy odwrócenia w ogóle całego trendu spadkowego na wzrostowy, będzie wybicie 61,40 zł. Więc na razie jest to wstępny sygnał, jeżeli ktoś potrzebuje, czy chciałby mieć trochę więcej pewności, to warto poczekać, ale dla tych najbardziej agresywnych inwestorów to jest ten moment. Aby myśleć o zaangażowaniu się w amikę. Tylko pamiętajcie, że to jest bardzo ryzykowne, na razie spekulacyjne, bo jeszcze nie zrobiliśmy odwrócenia trendu. To jest na razie łapanie spadających noży, ale już ze świeczkami, które już sugerują wzrost. Kolejna spółka Boryszew, mówiłem o tym jakiś czas temu, tutaj chciałem Wam zwrócić uwagę, że ładnie rynek obronił poziom strefy popytu squabera na 5,26, więc to jest pozytywne. Jeszcze bronimy poziomu oporu wynikającego ze stuokresowej średniej kroczącej, bo zauważcie, że ani razu, no poza tą świeczką 7 października, albo później już spadliśmy poniżej, rynek zamykał się cały czas poniżej 100okresowej średniej, więc to nie wygląda jakoś super na razie. Ale ponieważ bronimy strefy popytu, i tutaj bardzo ładnie rynek to odwrócił: na dużym wolumenie były wzrosty, na spadkach mamy spadek wolumenu, to jeżeli wybijemy powyżej 5,45, czyli w końcu powyżej tej bariery, powinniśmy rozpocząć ruch wzrostowy na Boryszewie, który może doprowadzić nawet do zamknięcia luki na 6 zł. DataWalk nie, tutaj myślałem, że coś się pojawi ciekawego, ale nie. Natomiast na koniec chciałem wam zrobić aktualizację sytuacji na spółkach uranowych. No, fantastycznie, te wzrosty się tutaj rozpędziły. Udało się z tego też skorzystać. Chociaż, jeżeli ktoś mnie słuchał bardzo dokładnie, to niestety, tylko częścią kapitału i później musiał trochę gonić rynek. Natomiast, no, wskazywałem wsparcie na Cameco, na innych spółkach uranowych, fajnie to zadziałało. Ale pytanie, co dalej? No, bo jesteśmy teraz na szczytach. Dla osób, które nie kupiły uranu, no, to nie jest może najbardziej szczęśliwe miejsce do tego, żeby do tego dołączać, bo wcześniej wspom wspominałem o tym, że są fajne korekty, teraz już trochę nie. Natomiast, jak rynek wybije i zrobi korektę, to tak, bo. Mamy przed sobą jeszcze trochę przestrzeni. Aktualnie Cameco zrobiło ruch z 35 do 55 zł, praktycznie pionową ścianą. Na wykresie tygodniowym to będzie ładnie widoczne. Nie, więc no popyt znalazł się bardzo duży. Wybicie tej bariery i utrzymanie się powyżej będzie wskazówką, że będziemy się kierować w stronę kolejnego oporu na 67 dolarów. I to jest na razie mój bazowy scenariusz. Zobaczymy, czy się uda potwierdzić, właśnie wybijając te szczyty. Korekta była fantastyczna. Udało się zarówno wskazać, że ona się rozpocznie, jak i to, że się zakończy. I tutaj też jest bardzo ładny przykład tego, w jaki sposób wykorzystywać strefy popytu, bo ta strefa bardzo ładnie zadziałała i dała wam sygnał do tego, żeby kontynuować ruch wzrostowy z bardzo wąskim stoplossem. Ale Cameco to nie jedyna spółka. Wejdziemy sobie na notowania, aby zobaczyć tutaj jeszcze w ogóle inne spółki uranowe, żeby zrobić aktualizację. A Bo też na Cameco, jeżeli chodzi o stoplossa, to na razie on jest na 50 dolarach. Natomiast wczoraj była fantastyczna sesja dla wszystkich spółek. Centrus Energy Coop, spółka, która ma możliwości produkcyjne paliwa uranowego, a przy embargo na rosyjskie paliwo uranowe, to jest ona największym beneficjentem. W ogóle szaleje, cały czas mocno wzrośnie. Z poziomu 40 dolarów w ciągu miesiąca podrożała do 77. Ja mówiłem dużo o Next Gen Energy, i tutaj mamy fantastyczną kontynuację. Super, bo to Wam najbardziej polecałem, więc tutaj się cieszę, że już drążymy za ceną. Wywołane jest to, tutaj Wam pokażę. Ceną także uranu, tylko nie wiem, czy już będę miał zaktualizowaną tutaj akurat. Cena uranu troszeczkę się podbija wyżej. Jeżeli chodzi o ten ETF, który może kupować uran i może go ściągać, to jest właśnie sprot fizykal uranium trust i tutaj ten bloker, który powoduje, że spółka nie może kupować uranu, on się kończy, bo już praktycznie jesteśmy na poziomie wartości. Ceny uranu, czyli te dyskonto, o którym Wam mówiłem, że stanowi też okazję najbezpieczniejszą do tego, żeby kupić spółki uranowe, bo tam dyskonto wynosiło 11%, czyli tyle, ile maksymalnie historycznie mogło, czy wynosiło, więc stanowiło bardzo fajną okazję. To już się skończyło i teraz Sprot będzie miał możliwość zakupu uranu z rynku. Więc znowu będzie podbijał cenę uranu, bo to jest ich podstawowy cel. Czyli oni po prostu skupują na rynku fizyczny uran, pakują go do swojego trasta i tym samym ściągają znowu nad podaż jak można mówić o nad ale ściągają go z rynku. I warunkiem koniecznym jest to, żeby nie było dyskonta. Więc jeżeli tego dyskonta nie ma, to znowu będą wchodzili na rynek. I tego się prawdopodobnie spodziewają aktualnie inwestorzy, którzy patrzą na rynek uranu. Stąd też właśnie Next Gen Energy rośnie, bo tam największe obawy były o to, że zakupione przez nich, zakupiony przez nich uran w wysokiej cenie będzie im ciążył w bilansie, a tu się okazuje, że jednak prawdopodobnie nie, że będą go mogli sprzedawać drożej. No i tutaj mamy kontynuację tego ładnego ruchu wzrostowego. Ja wtedy mówiłem właśnie o poziomie 5 zł jako miejsce. Fajnego wsparcia, no ale już wielokrotnie mówiliśmy. Więc co dalej? Ja uważam, że najważ, najważniejsza bariera jest teraz. Czyli jeżeli rynek przebije barierę. W sumie tutaj przebiliśmy. W sumie już ją przebiliśmy, można ją rozszerzyć troszeczkę, żeby wiecieć tak szerzej, tak? To jest jeszcze do poziomu około właśnie 8 dolarów, 8 ale pokonanie tej bariery moim zdaniem otworzy drogę już wyżej. Do poziomu około 9,70 w kolejnej fali. A kolejna, tutaj mamy 11.60, gdzie yy, dlaczego ta? No bo tutaj mamy podwójny szczyt, ale największe spadki były właśnie stąd, z, z tych tutaj poziomów. Tu tutaj najwięcej było obawy, więc jeżeli to pokonamy, to już rynek znowu będzie myślał o wyższych. Poziomach. W jaki sposób prowadzić pozycję na next genie? Najlepiej po 21-okresowej, wykładniczej, średniej kroczącej, aż do czasu ukształtowania ładniejszej, większej korekty, która będzie stanowiła nam wsparcie według metody szczyty i dna. Więc na razie też na next gen widzimy potencjał wzrostowy. No i tak wszystkie spółki, tak naprawdę związane z branżą uranową, radzą sobie dobrze. Kaza Wczoraj też zachował się troszeczkę lepiej, więc ogólnie sentyment jest bardzo pozytywny. Krótko mówiąc, spodziewamy się wzrostu cen uranu na świecie. Tym samym spółki, które albo wydobywają, albo posiadają, to rosną. Dodatkowo embargo na rosyjskie paliwo powoduje, że taki centrus energii też rośnie. No a to może implikować dalsze ruchy. Pamiętajcie, że. Impulsem do wzrostów na rynku uranu było to, że Microsoft zdecydował, czy chciał, nie, i to będzie procedowane dalej, zakupić 20-letnią produkcję energii elektrycznej z FreeMay Island, czyli elektrowni jądrowej, która w 1979 roku spowodowała. No, to był po prostu wypadek elektrowni jądrowej. Nie było tam wypadku śmiertelnego, natomiast no, spowodowało to zamknięcie tej elektrowni bloku tak naprawdę pierwszego, drugiego, a teraz pierwszy nie działał i będzie wznawiany właśnie dla Microsoftu. Inne spółki z szeroko rozumianego technologicznego świata też szukają takich źródeł energii, co pokazuje, że jest po prostu brak stabilnych jego źródeł tej energii. To powoduje, że znowu renesans sektora uranowego. Jest. I to jest tak naprawdę coś, co będzie prawdopodobnie jeszcze trochę trwało. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na XTB Masterclass już w, w listopadzie, 14-15 listopada. Też dowiecie się więcej, w jaki sposób szukać okazji na rynku za pomocą ponad stuletnich, sprawdzonych metod. To ode mnie, a wiele innych ciekawych rozmów przed Wami. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam również do Squabera. A teraz wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo. Cześć.